Uwaga, otrzymujemy Omega Boxa. Otwieram właśnie w tym momencie pierwszego dzisiaj Omega Boxa. Co w nim dostaniemy, widzowie? Mamy świecące. To oznacza, że tu jest jakiś nowy zadymiarz. Drodzy widzowie, testowaliśmy już najgorszą podróbkę Brawl Stars. Testowaliśmy też najśmieszniejszą podróbkę Brawl Stars. Więc przyszedł czas na przetestowanie najlepszej podróbki w Brawl Stars, w której normalnie są skrzynki do otwierania. Oglądajcie do końca. Od razu, gdy wbijamy do tej gierki, to wyskakuje nam powiadomienie, że to nie jest prawdziwe Brawl Stars i że to jest podróbka, więc wy też o tym pamiętajcie. To nie ma nic związanego z prawdziwym Brawlem i to nie jest gra od samych twórców, czyli Supercella, nie. No i na początek musimy ustawić sobie nick. Ja po prostu napiszę Tori Mori, o, żeby było śmiesznie, haha. Akceptujemy warunki, klikamy confirm, no i jesteśmy już w menu tej oto giereczki. Zobaczcie, co my tu mamy już na dobry początek. Brawl Box, Big Box i Mega Box. Jeśli chcecie, żebym otworzył te skrzyneczki na dzisiejszym filmie, to zostawcie łapkę w górę. Jak dobijemy tutaj powiedzmy 2000 łapeczek, to nagram wam szybciej jakiś odcinek z kolejnej porąbanej podróbki Brawl Stars. Widzę, że w menu normalnie jest też Omega Box, na którego jest jakieś odliczanie, które niestety się wstrzymało, bo ciągle jest 58 sekund i to nie leci w dół. Ale i tak spróbujemy go dzisiaj otworzyć, zobaczmy, jak to wygląda z zadymiarzami. Jest ich tutaj 76, więc w sumie spoko. Myślałem, że to będzie jakaś stara wersja, to jest wszystko na bieżąco praktycznie. Tu mamy ikonkę sklepu i ja już w nią klikam. Ale zanim wejdziemy zobaczyć, co tam jest, to chciałem tutaj szybciutko wyświetlić 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być tutaj pokazany w kolejnym filmiku widzu, to wystarczy, że zostawisz suba na moim kanale. Naprawdę polecam z góry, dziękuję, że mnie subskrybujecie, piąteczka. No to co, wbijamy do sklepu i co my tu będziemy mieli? Ty, jakie oferty! Tu są normalnie oferty za obejrzenie reklamy, gdzie dostajecie 3 megaboxy i na przykład 1250 błyskotek lub jednego Omega Boxa. Ej, obejrzymy to sobie dzisiaj, będą Omega Boxy otwierane, więc wy też oglądajcie ten filmik do końca. W ogóle na moim koncie mam już 5000 błyskotek i zasłaniam wam to kamerką, ale mam też 1750 gemów. Więc na pewno zaszalejemy i coś fajnego sobie kupimy, no tak prezentuje się ten sklep. Zobaczmy, co mamy w bonusach. Aha, można gdzieś dołączyć na jakiś Telegram i dostajemy 100 gemów. Nie, ja się w to bawić nie będę. Albo wpisać promocyjny kod. Poczekajcie, zobaczymy, czy kod Tori działa tutaj w sklepie. Raczej nie, no, no niestety nie. Ale na szczęście w prawdziwym Brawl Stars działa, więc pamiętajcie, że każda osoba, która wpisze kodzik Tori w sklepie Brawl Stars, zostanie pozdrowiona na moim odcinku. Oczywiście, jeśli zakupicie jakieś gemy z moim kodem lub na przykład jakiegoś fajnego skinka, czy to nowy karnet, no będę pozdrawiał na filmie. Ej, jaka dziwna ikonka, czy to ma być masterowanie? Niby tak, oni tu nawet masterowanie mają w tej podróbce Brawl Stars. Co jest? No time to explain, jaki tytuł nie. Mamy jakieś minigierki, jest normalnie game grab, jest tryb click to get reward, czyli kliknij, żeby dostać nagrodę. Mamy jakąś grę pamięć, to może być naprawdę kozackie, przetestujemy to sobie. I mamy ruletkę, normalnie kręcimy ruletką i coś dostajemy. Zanim pootwieramy skrzynki i zanim pogramy w te nowe tryby, no to odbierzmy sobie coś z karnetu. Mam nową ikonkę gracza, którą w sumie sobie zaraz ustawimy. I normalnie jest tutaj karnet, w którym są mega boxy, tylko to jeszcze jest ten karnet z kitem. Nie jest to ten najnowszy karnet, który mamy w Brawlu, tylko taki troszkę starszy, ale i tak nie jest źle. A tak wygląda profil, mamy tutaj pokazany czas, ile gramy w tą grę. Ja to jestem już 10 minut i 59 sekund, sporo. No nic, no to ustawmy sobie jakąś tą ikonkę. Przed chwilą odblokowaliśmy całkiem fajną z karnetu, więc mogę ją od razu dać. I tutaj mamy pierwszego Brawl Boxika. On jest darmowy, możecie tu otwierać ile chcecie Brawl Boxów, więc lecimy sobie z nim. A te lepsze skrzynki też sobie otworzymy, ale w dalszej części tego filmu. Uwaga widzowie, co my tu będziemy mieli? Monety niestety, no nie. Dobra, napiszcie teraz w komentarzu jakiegoś losowego zadymiarza. Jakiego chcecie, żebym dzisiaj trafił? Ja coś czuję, że przyniesiecie mi szczęście i go trafimy. Jeszcze jeden Brawl Box, szybko go otwieramy i lecimy do pierwszej giereczki. Więc piszcie w komentarzu, co my tu będziemy mieli, moi drodzy. No chyba jeszcze nie każdy napisał, więc napiszcie jakiegoś zadymiarza, to może go trafimy. No nic, no to zacznijmy sobie od tej gierki, jaką jest Memory Game, bo to mnie naprawdę bardzo ciekawi. Mamy tutaj pamięć i musimy ją sobie odkrywać. Wiecie, jak się gra w pamięć. I musimy szukać par. Okej, tu był Cordelius i tu był Bo, więc pamiętajcie, gdzie oni byli, bo musimy poszukać par. Tutaj był Sam i Bell. A i mam coraz mniej czasu, widzowie. Okej, mamy Sama. Sam gdzieś tutaj był przed chwilą. Nie tu, tu była Bell. Dobra, no to mamy z pierwszą parę, co nie? Sam jest znaleziony, proszę bardzo, więc jakoś takoś to idzie. Okej, okay, no tutaj słabo. Maisie i Carl, pamiętajcie, gdzie oni byli, bo ja już zapominam. Cordelius, mamy go! Znalazłem drugą parę. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Uwaga, o matko. Ej, Mortis, dobra, mamy znowu Mortisa. Jakoś te pary już w miarę lecą, nie? Tu była Colette. Colette nie wiem, gdzie jest. Może tu gdzieś? Nie. Maisie, dobra. Maisie z tego, co kojarzę, była tu? Nie, też nie, okej. Okay. To może tu? Nie, tu jest pan P.
O matko, no nie znajdę ich, widzowie, to nie jest takie łatwe wcale, uwierzcie mi. Kurczę, tu była Belle. O, mamy Belle, dobra, więc od razu kolejna rzecz znaleziona. No i zostały mi dwie ostatnie pary, bo tutaj zrobiłem wam cięcie, żeby was nie zanudzać. Proszę bardzo, Maisie i jeszcze tutaj Bo jako ostatni. I co dostaniemy za przejście i wygranie tej gry? 25 błyskotek odblokowane na moim koncie. Mój czas to 80 sekund, no szału nie ma. Ale zawsze coś, dostajemy Blinksy, więc w sumie ja się cieszę. Niestety nie wiem, gdzie się kupuje skinki. To jest taki trochę problem, ale na razie polepszajmy sobie szelkę, bo miałem tutaj mnóstwo monet. Ej, dobra, da się kupić skiny, a ja mam gemy. Możemy nawet kupić te rzadkie skiny piłkarskie w tej grze. Co jest? Ty, Starshelly za free? Odbieramy za darmo Starshelly, no to mi się podoba, widzowie, to jest potężna giera. Ej, serio, ta podróba nawet nie jest taka zła. O, i kupimy sobie tego rzadkiego skinka Witchelly, bo akurat mam 5000 błyskotek. To co, robimy to? Poszło, widzowie, patrzcie, jakie skiny sobie fajne odblokowałem. Let's go, od razu sobie ustawmy tą Witchelly. No i lecimy do otwierania skrzynek. Zacznijmy od kilku big boxów. Jeden kosztuje 30 gemów, więc troszkę ich sobie pootwieramy. Później przejdziemy do mega boxów, a później do omega boxa, patrzcie! Świeci się jedynka, więc coś dobrego trafiliśmy. Mamy nowego zadymiarza, którym jest Rico. Let's go! Ale forma, mordeczki. Od razu odblokowany nowy zadymiarz, to mi się podoba. Plusem tej gierki jest też to, że w ogóle tutaj nie ma reklam. Jedynie jak chcecie sobie coś doładować, na przykład jakieś gemy, to wtedy oglądacie reklamę i jest git. Ale nie tak, że wam się chamsko wyświetlają na środek ekranu co chwilę. Więc to jest plusik. Dobra, teraz nic nie trafiliśmy. Co będziemy mieli w tym big boxie? Nie, nie, nie. Niedobrze. Okej, lecimy z kolejnym big boxem. Umawiamy się tak. Każdy, kto w swoim życiu otworzył chociaż jednego big boxa, pisze jeden w komentarzu. Zobaczymy, ile będzie takich osób. Piszcie jedynki, a jeśli nie otwieraliście, to możecie napisać dwójkę. Bo jestem ciekawy, czy ktoś z was otwierał w oryginalnym Brawlu kiedyś big boxa. Ja otwierałem i to nie raz. Dobra, może się tak z trzy tutaj big boxy i przejdziemy do przetestowania drugiej giereczki, a później do mega boxów. Będzie grubo. Mamy gemy, 14 gemów. O, fajnie, gemy się przydają. Oglądajcie ten filmik do końca. Ja wierzę, że my tutaj trafimy jakiegoś mocnego zadymiarza, ale najbardziej jestem ciekawy tego omega boxa, nie? Nie mogę się go doczekać. Uwaga, co my tu będziemy mieli? No troszkę cinko, dobra. Jednak pojawiła się pierwsza reklama. Już ich chwaliłem, a tutaj reklama się pojawiła, no ale dopiero jedna, więc jeszcze nie jest źle. Więc w jaką gierkę sobie teraz zagramy? Może w tą ruletkę? Ej, patrzcie, normalnie tu leci ruletka i możemy trafiać coś dobrego w niej. Czy będę miał farta? Czy dostaniemy naprawdę jakiś fajny przedmiot? O, i tym razem chyba nie. Ale ja chcę coś lepszego dostać z tej ruletki. Przy okazji wbiliśmy drugi level karnetu, w sumie to pierwszy level karnetu i bierzemy big boxika. Uwaga, co my tu będziemy mieli? O, znowu świecąca jedynka, znowu odblokowany zadymiarz. Let's go! Ośmiobitowiec! To oznacza, że będę mógł sobie kupić później wirusa. A tu jest omega boxik już darmowy, który na mnie czeka, ale jeszcze go nie otwieram, spokojnie. A, ruletkę można robić jedną na 10 minut. Widzicie, teraz mam odliczanie, no spoko, bo to w sumie byłoby bez sensu, gdyby cały czas była dostępna. No zagrajmy sobie gierkę Click to get rewards. Aha, i muszę klikać w te nagrody, zanim one mi znikną. Im więcej nagród kliknę, tym więcej dostanę, ale fajnie, gemy, ty, może jakiś skinek mi się tutaj pojawi. Czas mi się kończy, widzowie, muszę szybko to klikać. Chcę wszystko dostać, to mają być moje nagrody. Okej, dobra, i co teraz? A, koniec, ale dobrze, zobaczcie, ile zebrałem tutaj błyskotek, gemów i tak dalej. Fajna giereczka, nie powiem, że nie, więc mi to pasuje, przygarniamy to wszystko z miłą chęcią. To teraz powydaję troszkę moich gemów na otwieranie megaboxów. Otworzymy ich sobie kilka i później przejdziemy do najlepszego megaboxa, więc nie przewijajcie, oglądajcie do końca, a my polujemy po kolejne postacie. Oj, nie ma niestety tutaj świecącej jedynki, szkoda, ale ja liczę na to, że dzisiaj trafimy takiego Spike'a, to byłby najlepszy drop, jaki mógłby być. Co będzie kolejne? Też trochę cienko niestety, no, no słabo. Dwa megaboxy na razie i totalnie nie oddały. Straciłem 160 gemów już, więc co będzie w kolejnym? Może tu będzie lepiej? Też nie. Ej, te megaboxy są gorsze niż bigboxy w ogóle. Halo, ogarnijcie się. Ja coś chcę trafić dobrego w tym megaboxie. No nie wierzę, oni się mnie w ogóle nie słuchają, widzowie. Ja tak tego nie zostawię. Spokojnie, spokojnie, lecimy z kolejnym i teraz ten już będzie szczęśliwy? O, o tym mówię. Zobaczcie, już mamy trójkę, nie? Więc na pewno coś świecącego. Nie, nie będzie tu nic świecącego. Miałem mówić, że na pewno coś świecącego będzie, a tam nic. No halo. A i to jest przesada jakaś. To ile tu musi być, żeby było coś świecącego? Pewnie czwórka, nie? Jak będzie czwórka, to wtedy już na pewno dostanę jakieś światełko. Otwieram i otwieram te megaboxy, zaraz stracę moje wszystkie gemy, a w nich totalnie nic nie dropi. Chyba jeszcze nie każdy z was zostawił łapę w górę pod tym filmem i subika na moim kanale, więc szybciutko subskrybujcie, widzowie. To na pewno przyniesie mi spore szczęście, a my lecimy z kolejnym megaboxem. Niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze. No halo, nie, dobra, ostatni megabox i już więcej ich nie otwieram, jak w nim nie będzie nic ciekawego. Uwaga!
Znowu jedynka. Nie, megaboxy są nieopłacalne, wiecie co? Przejdziemy sobie do omegaboxów zaraz. Ale przed tym przetestujmy jeszcze Game Graba, bo to jest jedyny tryb, w którego nie grałem. I co, mam tu klikać w gemy? I to jest niby Game Grab? To nie jest nawet podobne do Game Graba. Pewnie im zbiorę więcej tych gemów, im więcej w nie kliknę, tym dostanę więcej nagród, więc trzeba ich klikać tak jak najwięcej się da. Ostatnie sekundy mi zostały, szybko klikam, to jest taka zręcznościówka. O, 24 gemy dały mi 72 błyskotki. Więc nawet spoko, przygarniamy oczywiście, nice. I może obejrzyjmy sobie teraz jakąś reklamę, żeby dostać tą ofertę z Omega Boxem i 1250 błyskotek. To była bardzo długa reklama, ale mam nadzieję, że warto było ją oglądać. Dostajemy 1200 błyskotek i uwaga, otrzymujemy Omega Boxa. Otwieram właśnie w tym momencie pierwszego dzisiaj Omega Boxa. Co w nim dostaniemy, widzowie? Okej, jest tutaj dwójka. To nie świadczy za dobrze. Czy będzie coś świecącego? Jest świecące, więc ja nie mogę narzekać. Mamy świecące! To oznacza, że tu jest jakiś nowy zadymiarz. No i uwaga, klikamy w niego! Nita, no. Nie najlepszy drop, no bo to jest zielona postać, co nie? Ale zawsze nowa postać w mojej kolekcji, nie mogę narzekać. Jeszcze 66 gemów. Ale spokojnie, ja tak tego nie zostawię, widzowie. Ponieważ mam tu jeszcze jednego Omega Boxa do otworzenia, którego sobie zaraz weźmiemy i mam jeszcze 900 gemów, więc szybko robimy opening Mega Boxów. No i liczymy na jakieś kolejne nowe postacie. Będę wydawał sobie szybciutko te gemy. Mam nadzieję, że coś ciekawego jeszcze trafimy. To jest taki szybki opening, żeby już nie przedłużać tego filmiku. Wiem, że czekacie tylko na tego Omega Boxa ostatniego, więc czekajcie, czekajcie, widzowie, on już zaraz będzie. Dobrze, bo też cały czas mi się nabija karnecik, więc mamy dodatkowego Big Boxa. Chyba jak się otwiera skrzynki, to się dostaje punkty do wbijania w karnecie, to jest ciekawe. Lecimy, lecimy, nie śpimy, moi drodzy. Kolejny Mega Boxik, tym razem daje mi też tylko gemy. Ja potrzebuję jakiejś fajnej nowej postaci, nie? To jest jedyne, czego bym chciał, ale muszę przyznać, że ta podróbka Brawl Stars naprawdę mi się podoba. Mamy świecące jeden, warto było jeszcze otwierać, warto było zostać do końca. Jest tutaj Rose'a, dobra. My się już naprawdę mega mocno zbliżamy, widzowie, do otworzenia Omega Boxika tego drugiego, ponieważ ile tu było rzeczy w ogóle? Tu będzie znowu świecące? Tak, znowu dwie postacie z rzędu praktycznie trafiłem. Co jest? Jaka to będzie tym razem? Ems, okej, coraz wyżej idziemy, bo to już jest epic. Mój pierwszy epic na tym koncie, patrzcie jaki potężny Mega Boxik. Ja się boję, co będzie w tym Omega Boxie zaraz. Znowu świecące jeden i tym razem El Primo. Trzy postacie z rzędu, nie? Jak już coś ruszy, to tak oddaje. To jest taki dobry drop, że to hit. Dobra, cudownie, naprawdę się cieszę. 176 gemów do końca mi zostało, więc dwie skrzynki mogę jeszcze otworzyć te mega. I tu chyba znowu coś jest. Nie mówcie, że znowu coś trafiłem. Nie, tym razem niestety nie. To są same punkty mocy. No już będzie coraz więcej przedmiotów w tym megaboksie, bo mam coraz to więcej zadymiarzy odblokowanych. Ajajaj. No i czas zakończyć ten odcineczek. Zakończmy go w dobrym stylu. Jest tutaj Omega Box, który na mnie czeka. Klikamy, żeby też jakiś tutaj zadymiarz nowy był. No nie. Niestety nie kończymy tego filmu w dobrym stylu, ale dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Piąteczka, widzowie.